Na zdjęciu widzimy piękny, malowniczy wschód słońca widziany 30 stycznia 2003, 2023 roku. E i to, co widzimy tutaj, to jest piękne zagranie promieni światła na chmurach piętra średniego. W dniu dzisiejszym, czyli 30 stycznia, pojawiły się też wyładowania atmosferyczne, o których mówiliśmy. Jedna dość żywotna burza, która dotarła do Polski Północno-Wschodniej z nad Niemiec. Druga, która pojawiła się w województwie Lubuskim. W dniu jutrzejszym, raczej w nocy, pojawią się kolejne burze. Sytuacja baryczna w dniu jutrzejszym niż Nikolas oddala się od Polski, natomiast do Polski zbliża się niż Olek, który bardzo dynamicznie będzie kierował się w stronę Morza Bałtyckiego, zwiększając u nas prędkość wiatru oraz inne zjawiska, o których będziemy mówić, przede wszystkim nocą z wtorku na środę, więc jeśli chodzi o to, to będzie oddzielny materiał. Na tej mapie ciśnienia zaznaczyłem miejsca, gdzie ciśnienie będzie coraz mocniej spadać. I tutaj będzie jeden z ośrodków niżu OLEK, ponieważ jest to ośrodek wielocentryczny. Wyliczenia numeryczne są praktycznie pewne co do godziny wejścia strefy opadowej, związane z frontami atmosferycznymi. Natomiast różnice pojawiają się w tym, co będzie padać w tej strefie, bo model Icon EU pokazuje opady przede wszystkim deszczu i opady mieszane. Model GFS pokazuje opady przede wszystkim śniegu. Tu jeszcze. Trzeba chwilę się wstrzymać. W dniu jutrzejszym będziemy dokładnie wiedzieć, jak wygląda sytuacja pod tym kątem. Mimo wszystko, bazując na wyliczeniach, możemy już przedstawić prognozę pogody na dzień jutrzejszy. To, co widzimy, to jest prognoza pogody na jutrzejsze przedpołudnie. Opady śniegu na południu i południowym wschodzie są to opady przelotne. Im dalej w stronę północnego zachodu, tym te opady będą zmieniać się w opady deszczu ze śniegiem, a na samym zachodzie opady deszczu będą to opady przelotne, przejaśnień nie przewidujemy. Natomiast mogą być chwile, kiedy będzie padać, mogą być chwile, kiedy padać nie będzie. Sytuacja zacznie się zmieniać w godzinach popołudniowych. Kiedy to od zachodu zacznie wkraczać strefa opadów, najpierw deszczu, przechodząca w opady mieszane oraz następnie opady śniegu. W ta strefa do godzin wieczornych dotrze do linii Gdynia, Gdańsk, Bydgoszcz, Wrocław. Zaznaczyliśmy to na kolor zielony, natomiast dalej, im dalej na wschód, tym te opady będą słabsze, bo to są jeszcze opady przelotne, które są związane z frontami atmosferycznymi, które przemieszczały się w ostatnim czasie nad Polską. Ta strefa, zaznaczona na zielono, bardzo szybko będzie przemieszczać się w kierunku w głąb kraju i w kierunku wschodnim. W dniu jutrzejszym będziemy notować jeszcze dość słaby wiatr, wiatr będzie w całym kraju słaby i umiarkowany od 30 do 40 km na godzinę, jedynie na wybrzeżu silniejszy do 60, lokalnie 70 km na godzinę, w górach również do 60 bądź 70 km na godzinę. Sytuacja zacznie się zmieniać w następnej nocy, o czym będziemy mówić w oddzielnym materiale, kiedy to od północnego zachodu wkroczy silniejszy wiatr. Zerknijmy sobie jeszcze na pokrywę śniegu w Polsce. Po opadach deszczu na zachodzie i śniegu na wschodzie, północnym wschodzie, widzimy, że pokrywa śniegu, jaka jest, to przede wszystkim w górach. Tam od 40 do 60 cm śniegu, 80-90 cm śniegu w zakopanym. Natomiast na północnym wschodzie, od 5 do 7 cm śniegu. Temperatury będą przeważnie delikatnie powyżej zera, więc ten śnieg będzie się topił, będzie to mokry śnieg, i już w dniu jutrzejszym ilość tego śniegu będzie spadać, będzie się zmniejszać. W górach nadal dość dużo, natomiast na nizinach sukcesywnie ten śnieg będzie się topił. Na tej mapie widzimy temperatury, jakie będą w dniu jutrzejszym, w godzinach wieczornych, i znów od rana będą. Do Polski od zachodu będzie wpływało cieplejsze powietrze od 4 do 5 stopni Celsjusza i będzie wypychało to powietrze chłodne. No, na krańcach wschodnich temperatury 0 do minus 1 stopnia, ale to będzie do jutrzejszego wieczora, bo ten lekki mróz też zostanie wypchnięty. Temperatury ujemne zostaną jedynie w górach. Temperatura odczuwalna będzie oczywiście niższa od tej, którą podawaliśmy wcześniej od minus 2 stopni na północnym zachodzie Polski do minus 6 na południowym wschodzie Polski. Związane jest to z dość dużą wilgotnością powietrza oraz dość silnym wiatrem. W związku z tą sytuacją pogodową, niskim ciśnieniem, dużą wilgotnością w całym kraju biometr będzie bardzo niekorzystny. Na sam koniec jeszcze prognoza porywów wiatru na noc z wtorku na środę. Widzimy po, po lewej model amerykański GFS, a po prawej CMWF europejski. Bardzo podobnie, aczkolwiek różnice są dla Polski Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej, gdzie jeden z modeli, tutaj model amerykański, widzi silniejsze porywy wiatru do 60-70 km na godzinę, natomiast drugi model tego nie widzi. W każdym razie na pewno północ, północ zachód oraz centrum Polski będzie pod wpływem silniejszych porywów wiatru do 70 km na godzinę, lokalnie do 80. W tym momencie kończę, pozdrawiam, cześć.